Cześć ziomeczki, z tej strony Tessim i witam was w kolejnym odcinku Sferajny XD! I tak, i w dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie widzicie tytuł, ja też się nie mogę doczekać, będziemy budować myszo jelenia, tak! I to będzie taka beczka, naprawdę, uwierzcie mi, nigdy na pewno nie widzicie nic śmieszniejszego w tym Minecrafcie. Więc tak, ja już ogólnie sobie zdążyłem przygotować itemki, które mam tam u góry, tylko wiecie co, nie zabrałem jeszcze szkła bodajże, więc ja sobie tutaj zabiorę z mojej tajnej bazy szkło i widzimy się, za chwilę wam pokażę, gdzie będę miał miejsce na wybudowanie myszy jeleja. No dobrze, już mam to, co potrzebowałem. Już mam to, co potrzebowałem. I teraz tak, już wam pokazuję, moi kochani, gdzie będzie stał nasz myszo jeleń. I uwaga, uwaga, przygotujcie się. Nasz myszo jeleń będzie stał tam, zobaczcie, na szczycie góry, na szczycie Ferajny, tak jakby, gdzie z każdego miejsca go widać, naprawdę to będzie niemożliwe, więc ja już tam lecę. I tak sobie pomyślałem, że chyba jeszcze będę musiał do niego jakieś schody wybudować. A więc dobrze, więc chyba najłatwiej wejść do niego przez domek dealerka, więc sobie tutaj obejrzymy przy okazji, jaki ma fajnie, fajnie sobie urządził dealer, naprawdę bardzo miło, bardzo, bardzo lubię różowy. Co tam było, Boże drogi? I stwierdziłem właśnie, że najłatwiej na górę wejść przez domek dealerka. Znaczy, on ma tu już schody ustawione, bo to wcześniej, jak budowaliśmy z nim jego domek, to właśnie mu pomagałem w ten sposób. I teraz wystarczy, zobaczcie, przejść tutaj. Cyk, cyk, cyk. I jesteśmy już tutaj na górze. Już tutaj zostawiłem itemki przygotowane. Wziąłem trochę, bo nie miałem wszystkich... Oj, bo nie miałem wszystkich zebranych tych, których potrzebowałem. Ogólnie za chwilę wam zadam jedno małe pytanko, bo jestem bardzo ciekaw, ponieważ na tym szczycie, wyobraźcie sobie, było takie drzewo, przy którym stała skrzynka, a w tej skrzynce właśnie znalazłem 20 diamentów, rozumiecie to? 20 diamentów i tam ktoś wkładał okupy. Okupy, żeby ktoś nie spalił im domku. Właśnie nie wiem kto, jeśli wiecie kto, to napiszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie się dowiem, będę na niego uważał wtedy. Dobra, a my zaczynamy budować, więc tak. Więc zaczniemy sobie od tego, że nasz myszo jeleń musi mieć jakieś nóżki. Nóżki. I te nóżki będą się składać właśnie z tego jaśniejszego drewna, tego zwykłego, takiego najzwyklejszego. I tak, wiecie co, mam wrażenie, że mam małe ścinki, ale FPS mam dość dużo, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. To tak, najpierw zaczynamy od jego nóżek, tutaj budujemy raz, dwa, trzy, hop, odstęp, raz, dwa, trzy. I teraz tak, cztery, tutaj musimy zbudować sobie tutaj dwa bloki w bok, i jeden blok w tom. Teraz tak, od tych bloków odpowiadamy raz, dwa, teraz tutaj, raz, dwa, trzy i tutaj jeszcze dwa bloki. I tak będzie wyglądać pierwsza nóżka naszego myszo jelenia. Teraz właśnie trzeba zbudować tylnią nóżkę i tylnią nóżkę musimy tak mniej więcej sobie na oko oddalić, zobaczcie, bo to jest jednocześnie poradnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kratek? Myślę, że po dziewięciu kratkach możemy już tutaj położyć kolejny blok. No, dobra, zróbmy jeszcze jedną kratkę. O, a spadła mi drewno. Dobra, po 10 kratkach i po 10, a może po 11? Nie, dobra, po 10, żeby nasz myszo jeleń nie był za długi. I budujemy właśnie takie schodki, zobaczcie. Cyk, raz, dwa, trzy. Cyk. Zobaczcie, takie trzy schodki. I dalej musimy wybudować teraz, że powiem, tylnią część nogi. Ona będzie, ta noga będzie dużo większa niż przednia, ponieważ myszo jeleń, nie wiem czy wiecie, ale tak mają. Cyk. Trzy bloki. I teraz tak, i teraz musimy znowu rozszerzyć to na cztery. Tutaj raz, dwa, tutaj raz, dwa. Raz, dwa. I tutaj też raz, dwa. Hop. I raz, dwa, trzy. I mamy oto dwie nogi myszy jelenia. Au. Tak to się prezentuje. I wiecie co, ja teraz zrobię sobie małe cięcie i zbuduję teraz kolejne dwie. Six hours later. I oto mamy nasze dwie nogi naszego myszo jelenia. Znaczy dwie nogi, dwie pary nóg, czyli cztery. I teraz patrzcie, nogi muszą być w odstępie raz, dwóch, trzech, cztery, pięciu kratek od siebie. I zobaczcie, i nie mogą stać równolegle do siebie. Zobaczcie, skoro tutaj się tak zaczyna ten jego paluszek, to w tym miejscu musi być o jedną kratkę do tyłu.
a tutaj na przykład ten paluszek mu się zaczyna w tym miejscu, a tutaj na przykład paluszek się zaczyna dwie kratki do przodu. Także te bloki są, te nóżki są bliżej, a te nóżki są dalej. Także to by właśnie wyglądało bardziej naturalnie. I teraz wiecie co? Teraz będzie najtrudniejsza część, ponieważ trzeba zacząć mu zrobić tułów. A żeby zacząć mu robić tułów, potrzebne nam będzie... O nie, zrobiłem fajla, nie mogę otworzyć skrzynki. No, i żeby zacząć tłów myszy jelenia, teraz tak. Wybieramy sobie dokładnie, no to jest bardzo ważne, więc posłuchajcie. Musimy wymierzyć tą dłuższą nogę. Tutaj. To jest ta dłuższa. I od jej środka, czyli od tego, gdzie tutaj idzie czekaj taka linia, musimy budować się kilka kratek do góry. Więc teraz tak. Raz, dwa. Oj, zapomniałem, że to się tak robię. Kurde! Co jest? Mniej więcej już wam mówię, jak na której kratce. No chyba na tej bodajże. Wiecie co, bo ja teraz pamięć teraz buduję. Bo ja już to sobie wybudowałem wcześniej na Creative, na Creative, na Survivalu, Boże drogi. Na Creative, na płaskim świecie. O, gdzieś tutaj mniej więcej. Uwaga, cyk. Chyba tak, chyba to jest ten poziom. I teraz tak, musimy tutaj zrobić taką linię z tego dżunglowego drewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wskoczyć na nią. I tak naprawdę już w tej chwili nam się ta konstrukcja nie przyda, którą wybudowaliśmy. I teraz na równi z tą linią będzie szła tutaj końcowa właśnie taka linia brzuszka myszojelenia. Robimy tutaj dwie... Oj, źle. Robimy tutaj dwie dziurki, które źle zrobiłem. Bo te dziurki muszą być tu w tych miejscach, zobaczcie. Musimy poprowadzić takie trzy linie. Trzy takie dziury i poprowadzić w nich jaśniejsze drewno. Cyk, tak. Ponieważ nasz myszojeleń na brzuszku będzie miał takie paski, takie prążki. I teraz tak. Musimy wybudować tutaj tak samo jak paski, no zobaczcie, musimy tutaj jedną kratkę zagiąć, cyk, i kolejną kratkę zagiąć, cyk, tak żeby ten myszojeleń trochę tak przodem wychodził. Czekajcie, bo zastanawiam się, czy dobrze robię, chyba coś źle zrobiłem. No dobrze, więc tak to musi mniej więcej wyglądać, już tu poprawiłem. Wszystko o jedną kratkę, co budowałem, musimy i o jedną kratkę tam do przodu zbudować. I tak będzie się pokazał brzuszek myszojelenia. Teraz możemy zejść i wybudować mu ten spód brzuszka, brzuszek. Pamiętam, tak będzie wyglądał tam przód myszojelenia, a tutaj budujemy brzuszek. Teraz po prostu ciągniemy te paski, zobaczcie, tutaj wzdłuż, ale w taki sposób, jak ja wam pokazuję, czyli tutaj trzy bloki na środku muszą być w dół bardziej, ponieważ one będą, powiem, stanowić taką fajną wypukłość, że on będzie wyglądał dużo tak bardziej naturalnie. I tutaj jeszcze trzy... Ojojoj, co tu, nie mogę sięgnąć blokami, kurde, jestem za niski, masakra. I tutaj też tak samo kolejne dwa paski, a nie trzy, pardon. Cyk, raz, dwa. Hop, hop, hop. I do końca właśnie myszojelenia. Jeszcze kawałek, tak żeby on... To wybrzuszenie jego brzuszka się kończyło właśnie w tym miejscu. Dobra, teraz tak. Tu możemy zniszczyć. Jeśli chcemy, możemy tutaj dojść na przykład trzy bloki po tej stronie i trzy bloki po tej stronie, żeby to też bardziej naturalnie wyglądało. A my teraz wejdziemy na górę, ponieważ musimy skończyć, że tak powiem, jego głowę. I uwaga. Albo wiecie co? Głowę sobie zostawimy na koniec. Najpierw zrobimy jeszcze mu brzuszek, zobaczcie. Teraz tak, uwaga, lecimy tutaj z brzuszkiem. Po prostu wypełniamy to tak na równi tym dżunglowym drewnem. Tutaj żadnej takiej dużej filozofii nie ma. Jeszcze jedną kratkę w górę trzeba mu zrobić. Gdzie jest dżunglowe drewno? Jungle wet. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. A całego wypełnijmy, żeby on nie wyglądał naturalnie. Ale wiecie co? Teraz mam taką rozkminę. Wyobraźcie sobie, że on jest zrobiony z drewna, a to jest góra. Jak będzie burza, to żeby w niego piorun nie walnął, będzie cały zjarany. Masakra. Będzie pieczony myszojeleń. Dobra, więc trzeba będzie to uważać. Jak się spali, to będę musiał go odbudować. No co? Nie będę miał za dużego wyjścia. I teraz tak. Teraz tak, teraz trzeba mu zrobić pupę tego myszojelenia. Pupa myszojelenia wygląda mniej więcej tak, że po prostu wyrobimy taką wypukłość na... Oj, zabrakło mi? Tutaj. Robimy taką wypukłość, cyk, zobaczcie. I możemy mu walnąć na końcu ogonek, zobaczcie, taki cyk, fikuśny. Właśnie z białego drewna, żeby tak się ładnie wyróżniało. I teraz tak. Musimy mu zrobić grzbiet. Grzbiet zrobimy w ten sposób. O, czekajcie, bo tutaj źle postawiłem drewno, widzicie? Się obróciło.
Ej, co jest? O, już. Grzbiet zrobimy mu w ten sposób, zobaczcie. Jak mamy te bliższe nogi. Oj, żebym tutaj nie wpadł do dziury. Jak mamy te bliższe nogi, to uwaga, uwaga, skupcie się. Od przodu nogi, to raz, dwie kratki przerwy i tu budujemy raz, dwa, trzy, cztery bloki, a nie, pięć, sorry, pięć bloków. I z po drugiej strony tak samo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w tej chwili możemy teraz wszystko, cały środek muszę jedzenia zamknąć, jak mamy ochotę. Czyli tutaj robimy tak, cyk, zobaczcie, łączymy. I teraz jeszcze wybudujemy tutaj sobie coś takiego, żeby... A! Kurde. Żeby nasz... Dobra, żeby nasz myszojeden jakoś wyglądał porządnie. Tutaj jeszcze cyk. Cyk. Chyba 6 bloków, przepraszam, 6 bloków to robimy, bo ten grzbiet jest za cienki, mi się wydawał. I teraz tutaj do przodu też tak samo dociągamy. Oj, nie tutaj. Tak te trzy środkowe kratki, dobra. I tak się powinien wyglądać nasz grzbiet naszego myszojelenia. Teraz bardzo ważna sprawa, ponieważ zaczynamy głowę. Ona jest bardzo trudna, więc bardzo musicie teraz uważać. Teraz tak, głowę. Kiedy mamy już dociągnięte tutaj tak jego... Klatkę piersiową, to chyba to jest klatka piersiowa. Musimy zrobić, znaczy w tym miejscu kładziemy blok. Raz, dwa, trzy, w ten sposób. Robimy takie małe T. Takie małe T budujemy. Doprowadzamy do niego. Zobaczcie. Tutaj po bokach dwa drewna. I teraz tak, żebym się nie pomylił. Możemy tutaj sobie zamknąć na tej wysokości. Aaa, nie to drewno wziąłem. Cyk. Cyk i cyk. Dobra. Teraz tak. Oj, zbudujmy sobie w tą stronę rusztowanie, żebyśmy mieli wzgląd naszego myszojelenia. Teraz tak, skoro w tym miejscu nam się zaczęła właśnie głowa, właśnie jego szyja, to teraz tak, tu wyprowadziliśmy to o jedno do góry i teraz tak, musimy pociągnąć... Ajajaj, co jest? Od tego miejsca musimy pociągnąć tak, raz, dwa, trzy... Dobrze, liczę, raz, dwa, trzy... Nie, poczekajcie, muszę się zastanowić. Raz, od tego miejsca, raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków. To jest bardzo dużo, więc musicie uważać. I od tego miejsca też 5 bloków. I na samym końcu możecie tutaj postawić, w ten sposób 2 bloki. Czyli tak samo, po drugiej stronie, cyk. Ajajajajaj! Dobra, i teraz tak. Teraz musimy mu zrobić nosek. Którego oczywiście drewna ciemnego nie zabrałem. I zrobię ten nosek na końcu. Dlatego, teraz tak, tu robimy pustą przestrzeń. Dociągamy tutaj, cyk, robimy też tutaj takie małe T, uwaga. Teraz tak, w tym miejscu musi nam wypaść oko. Oko myszojelenia, dlatego kładziemy w tym miejscu, zobaczcie, wełnę. I po obu stronach zabudowujemy ją szkłem. Teraz znowu kładziemy tutaj, cyk, to drewno obkorowane. Znowu drewno i możemy teraz na górze tutaj umieścić pół płytki, żeby wyglądało naturalnie i tu taki wzgórek. Cyk. Tak to się prezentuje na razie. I teraz tak, trzeba zrobić uszy myszojeleniowi, bo ja nie wiem, czy myszojeleń ma rogi. Mi się wydaje, że on ma tylko uszy, dlatego ja robię wersję z uszami. Cyk. Teraz tak, uszy musimy zrobić. Słuchajcie, musimy dociągnąć tutaj. Zostawić w tych miejscach bloki i teraz możemy sobie spokojnie, zobaczcie, wybudować takie coś. Ops. Ops. Po obu stronach. I jeszcze jeden. O, skończyły mi się znowu drewno. Stripe Jungle Wood. Okej. Okay. Cyk, cyk. Tutaj. I po drugiej stronie tak samo. Cyk, cyk. I teraz tak, musimy uważać, ponieważ mamy po jednym bloku i teraz ten jeden blok musimy postawić tutaj. Pod spodem, ponieważ to będzie taka jakby ta małżowina uszna naszego myszojelenia, żeby on tak fajnie naturalnie wyglądał. Jeszcze trochę wydłużmy, bo teraz widzę, że to trochę za krótkie jest. Wiecie co? I to w sumie w naszym nie tyle, jeszcze za chwilę mu zrobię nosek i widzimy się na dole. Dobra kochani, tak oto prezentuje się nasz myszojeleń, zobaczcie. Myślę, że wyszedł.
gdzieś tu wam się powinno zdjęcie myszy jelenia. Jeśli nie wiecie, jak wygląda myszy jelenia, to gdzieś tu wam zdjęcie się powinno wyświetlać. Powiedzcie mi, czy jest chociaż trochę podobny. Bo starałem się, żeby wyglądał jak myszy jeleń. Tak wygląda trochę z boku, wam go pokażę, żebym teraz nie spadł, bo zginę. Tak wygląda z boku. No wygląda mega śmiesznie, bardzo mi się podoba. Nie wiem, no napiszcie, czy wam się podoba, czy dla was jest podobny, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, znać waszą opinię, bo bez waszej opinii to tak trochę będzie ciężko. Więc naprawdę mi dla niej bardzo, ale to bardzo zależy. Więc jeśli możecie mi pomóc, to zostawcie suba dla myszy jelenia, kliknijcie dzwoneczek oraz zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, a jeszcze możecie zostawić lajka i napiszcie komentarz, koniecznie, czy wam się ten myszy jeleń podoba. Bo myszy jeleń od teraz będzie symbolem ferajny, więc co? Ja byłem Intensim i widzimy się w przyszłych materiałach. Elo! Woo!